Hej, siemano, jestem Suchy, witam was w kolejnym odcinku z Counterbloxa, a dzisiaj pokażę wam, jak mieć w grze Bayonet Zero. Ale zanim zaczniemy ten odcinek, pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału oraz zostawienie łapki w górę pod tym filmem, ponieważ każda osoba, która zostawi suba i lajka, dostanie za darmo 100 robuxów, naprawdę, to nie jest scam. Dobra, ale przejdźmy już do odcinka. Ja nie mam Bayonetta Zero, ale pokażę wam, jak mieć go w grze. Do tego potrzebujecie mieć chociaż jednego Bayonetta, ja tu mam 3, i chociaż jednego Zero. Ja w tym przypadku użyję karambit Zero, ponieważ najłatwiej go zdobyć. I jeszcze mam Husmana Zero, ale to jest trochę droższa kosa, więc jeśli potrzebujecie Zero, użyjcie karambita, bo jest najtańszy i najłatwiej go wytradować, i chociaż jednego Bayonetta. I teraz przejdźmy sobie do gry. Dobra, jesteśmy już w grze i oczywiście mamy już też szykowanego naszego Bayonetta, ale teraz się zapytacie: hej, jak ty chcesz mieć Bayonet Zero, skoro ty nie masz Bayonetta Zero? No i tutaj wam teraz pokazuję pewnego glitcha. Musicie mieć do tego Bayonet i do tego musicie mieć Zero. Więc tak, bierzecie sobie Bayonetta do swojej rączki i następnie idziecie do ekwipunku i zakładacie sobie Zero. Nieważne, czy to jest karambit Zero, czy to jest Husman Zero, ważne, żeby było Zero. I teraz sobie zakładamy, pyk, i wystarczy sobie teraz tego broń przemienić, USP i cyk. Mamy Bayonetta Zero i to jest glitch, który działa na wszystkich kosach. Na przykład teraz zobaczcie, będę miał Bayonetta Ruby. Oj, patrzcie, widzicie? A, nie ma Bayonetta Ruby, więc wasz Bayonet jest stokiem. Ale czekajcie, coś innego. Jest na pewno Karambit Core, ten Bayonet Kosmos. O, widzicie? I macie Bayonetta Kosmos, okej. Okay. Nie wiedziałem, że nie ma Bayonetta Ruby, o kurde. To się zszokowałem, okej. Okay. No i tak samo jest z Bayonettem Zero, że możecie go sobie założyć na glitcha, wystarczy mieć tylko Zero, pyk, zakładacie i pyk, znowu macie. Oczywiście ten glitch nie działa na jakichś butterflyach, ponieważ, czy tam falchionach, ponieważ nie ma jeszcze takiego skina w grze, nie jest on dodany, więc teraz sobie przemieńmy drużynę, pyk, o. I mamy teraz naszego butterflya, bardzo ładny, ale byśmy chcieli Zero. O, niestety nie będziemy mieli tego Zero. No właśnie, mamy Butterflya Stoka, ponieważ jeszcze nie ma takiego skina w grze. A jeśli dojdzie, to będziecie tak sobie też mogli z nim zrobić. Ale póki co możecie sobie wykorzystać glitcha tylko z tym Bayonetem. Albo z Husmanem, jeśli chcecie. Jeśli ktoś nie ma, a chciałby mieć. O, zmieniacie team. Znaczy nie musicie zmieniać teamu, możecie też zginąć albo poczekać, aż się mecz skończy. Oczywiście jak się mecz skończy albo zginiecie, ten nóż wam się restartuje, tak jak w tym przypadku. Teraz nie miałem już Butterflya, tylko miałem już Bayonetta, ale można go sobie tak co chwilę zakładać, pyk. I macie go z powrotem. Super, co nie? Możecie się poflexować kolegom, jak streamujecie sobie na Discordzie, albo jak sobie streamujecie na YouTubku. Albo jak sobie po prostu gracie, co nie? Oczywiście chyba tego inni nie widzą, nie jestem pewny, ale pewnie nie, bo to jest zbugowane i tylko wy to widzicie. Więc możecie się poflexować, sobie zrobić screena, wysłać kolegom. No i to chyba byłoby na tyle. Jeśli taki krótki poradnik wam się spodobał, dajcie łapkę w górę oraz subskrypcję, żeby być na bieżąco, razem z dzwoneczkiem. I do następnego odcinka, trzymajcie się i siema, yo!